Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku formatu Babska Piłka. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszego, zachęcam Was do nadrobienia, a jednocześnie przedstawię się ponownie. Ja mam na imię Olga i standardowo w Złotym Golu zajmuję się tematyką kobiecej piłki nożnej. Dzisiejszy odcinek będzie odrobinę dłuższy, a jednocześnie poruszę temat tylko jednej postaci. Jaka jest nasza najlepsza polska piłkarka i dlaczego jest to Katarzyna Kietrzynek? Zostańcie ze mną, aby się dowiedzieć. Złoty gol. Powtarzam się i powtarzać się będę, gdyż Katarzyna Kietrzynek jest dla mnie absolutnym autorytetem i bardzo ją podziwiam. Uważam również, że na miano kogoś najlepszego w danej dziedzinie składa się wiele zmiennych. Zacznijmy jednak od najważniejszych, czyli od sukcesów sportowych naszej Kasi. W kolejności chronologicznej, jako pierwsza Polka w historii zagrała w finale Ligi Mistrzyń. Została również wybrana do najlepszej osiemnastki sezonu przez UEFA, a jej drużyna dotarła do półfinału Ligi Mistrzyń. Później ponownie wystąpiła w finale Ligi Mistrzyń i sięgnęła ze swoim klubem po Puchar Francji. Ponownie dotarła również do ćwierćfinału Ligi oraz została kapitanem reprezentacji Polski, co akurat nie powinno nikogo dziwić. Kolejna bardzo ważna kwestia to lojalność wobec klubu i koleżanek. Kiedy Kasia Kietrzynek żegnała się z Paris Saint-Germain, nagrała piękne wideo pożegnalne i nawet francuscy kibice żałowali, że nasza Polka stamtąd odchodzi. Nagranie pożegnalne oczywiście jest dostępne w internecie i możecie zobaczyć, jak pięknie Kasia nie tylko wypowiada się w języku obcym, ale jak zaangażowana mocno była w ten klub. Obecnie gra w Wolfsburgu i radzi sobie tam świetnie, a koleżanki absolutnie na nią nie narzekają, gdyż jest bardzo motywująca, bardzo oddana i przede wszystkim dobra. Można doskonale grać, można być doskonałą koleżanką, ale co z tego, jeżeli nie promujemy tego, co robimy? A Kasia jest dumna z kobiecej piłki nożnej i stara się reklamować ją jak najbardziej. Czasami nawet mówi: mężczyźni, zostawcie swoje piwo, zejdźcie z fotela i chodźcie zobaczyć, jak gramy, bo po prostu często tego nie wiecie. Kasia bierze udział w wielu wywiadach, które można zobaczyć m.in. na YouTubie, obala stereotypy dotyczące kobiecej piłki nożnej i jest bardzo silnie zaangażowana nie w damską, jak i męską piłkę nożną. Słuchajcie, ale najważniejsze zostawiłam na koniec. I to jest właśnie ta kwestia, za którą podziwiam Katarzynę Kietrzynek. Nie jest to wcale to, że jest świetną kobietą, która promuje piłkę nożną, ale to, że ma po prostu silny charakter i pokazuje, że jeżeli chcesz, to możesz. I tak naprawdę nie musisz krzyczeć na boisku: ała, ktoś kopnął mnie w nogę. A możesz nawet grać ze złamanym nosem i to całe 45 minut, czyli drugą połowę, po której Kasia po prostu obroniła bramkę nosem i dalej kontynuowała ze złamanym. Co ciekawe, Kasia nie poinformowała nikogo o tym, że ma złamany nos. Chciała grać dalej, nie chciała się przyznać do kontuzji. Dopiero po 4 czy 3 dniach od meczu dowiedzieliśmy się o tym, że faktycznie ten nos jest złamany. Obecnie niestety ma również złamany palec, dlatego trzymamy kciuki za to, żeby szybko się zagoił. I mamy taki obraz kobiety bardzo silnej, niezależnej, a jednak Katarzyna Kietrzynek potrafi być też bardzo delikatna i sensualna, co możemy zobaczyć w sesji zdjęciowej, w której brała udział. Jeżeli wpiszecie takie hasło w przeglądarkę, to na pewno Wam się pojawi. Na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Zapraszam Was ponownie za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że drugi odcinek podobał Wam się jeszcze bardziej niż pierwszy, a że trzeci spodoba Wam się bardziej niż drugi. Do zobaczenia!